Hej, czyli dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku Songs of the Forest. A jest Tomek. Jestem, intro. Po intro. Myślałem, że się sam przywitasz. Nie wiem, co, że ty mnie witasz, halo? No, a to samemu też możesz przecież. Nie, trzeba mi ładnie zapowiedzieć. No, to co, kurde, księżna? No. Eseńska? No, oczywiście. No, no. Stały mnie po pięta. Już pędzę, lecę. Dobra, słuchajcie, kolejny odcineczek przed nami i teraz tak. Ja sprawdziłem po poprzednim odcinku, jak wygląda tutaj sytuacja z tym i okazuje się, że my musimy iść do zupełnie innego bunkra, żeby otworzyć ten bunkier. Także troszeczkę mamy do roboty, więc Tomeczku zjedz, wypij i no właśnie lecimy. Kończę, właśnie biorę ostatnie pilsy. Nie będziemy tutaj przedłużać, bo moi drodzy, jesteśmy już na finiszu. Jak już mówiłem też wcześniej, jak skończymy Foresta, to na razie z Tomeczkiem żadnej serii nie będzie, bo Tomek ma. Jadę na urlop. Urlopix, więc no niestety nie będzie, ale musimy serię skończyć. I chyba, że nam się nie uda, to końcówkę nagram sam, żebyście nie czekali na odcinki. O. Ale myślę, że dam radę chyba. No ham. Słyszeliście go? No nie ham, bo co, będą czekać na ostatni odcinek, kurde, tak długo? Napiszcie w komentarzach, kto chce, żeby zakończenie było coś ze mną. Chcę się tylko zmartwić, ale pod Forestem praktycznie nikt nie pisze komentarzy, więc... To tym razem ludzie, postarajcie się, proszę. Ja napiszę, nikt nie chce. Twój komentarz się nie pisze. Jedyny komentarz pod The Forest. Siedzisz. Uratujcie mnie, ja chcę zobaczyć zakończenie. O, w ogóle Virginia i ten... Kelvin. Kevin tutaj, wszyscy przyszli. Zresztą się odbugowała, bo sobie ten garaże sprawdzał. Garaż, Boże, jaskinie. No. Najgorsze jest tylko to, żeby potem będziemy musieli tutaj z powrotem wrócić, jeżeli dobrze sprawdziłem, ale raczej chyba na pewno. To mam nadzieję, że umiesz dobrze prowadzić. Myślę, że tak. Także moi drodzy, ja przypominam oczywiście o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadajcie na socialki, linki macie oczywiście w opisie i Tomeczku, gdzie? Na G2! Indeed. Indeedko. A w ogóle miałem ci jedną rzecz powiedzieć, zapomniałem. Jaką? Nowa mapa Fazbo wyszła. To dlaczego miałem aktualizację Fazmo? Yep. Ty wiesz, że już Fazmo chyba z pół roku nie grałem? No, długo nie graliśmy. Rozjedź. Długo nie graliśmy. Mogło być znaczy, śmiesznie. Wiecie co, ja wam powiem tak. Są takie gry, które się już u nas nie pojawiają. I ja nie wiem, czy one się pojawią, bo to są, wiecie, gry, które... Prawidłowo. Bo to są, słuchajcie, gry, które jakby nie patrzeć już się nam trochę przejadły. Ja wiem, że dużo nie ludzi... Nie było nic nowego, bo już mi jej tak, bo więc... nie straszyło tak na zresztą umówmy się, wiecie, takie gry jak Dead by Daylight, to jest też zupełnie inna... Czemu mnie wyrzuciło? Aha! Trzeba go przepchnąć. Takie gry jak Dead by Daylight też jest trochę inna sprawa, bo tam w kółku w sumie za każdym razem coś dochodzi. Ja wiem, że wy DBD akurat lubicie. Fazmo... to pewnie nagramy tą nową mapkę. Gramy? Dzisiaj? No ale ty wiesz... A nie, czekaj, ja. Dobra. No nie wiem, może dzisiaj zobaczymy. O. Tylko, że wiesz, że my tam mamy lipę z levelami. No to co? No, a tam są fajne rzeczy potrzebne do tego. To jest nadal... Ja nie wiem, czy nie lepiej... Jezu, po jakichś trupach przejeżdżam. Bo zjechałeś trupa. Ja nie wiem, wiesz co, czy my byśmy szybciej nie doszli na piechotę. Chodź, idziemy na piechotę. Bo... Czasami można dojść szybciej. Ej, nie mogę wyjść! Bo ja zwariuję z tym Meleksem. Zwłaszcza, że tu jest bardzo dużo tych gór. Więc nie będziemy kombinować. Słuchajcie, żarcie i wszystkiego mamy. Mam nadzieję, że też w tym bunkrze, do którego teraz pójdziemy, będziemy mieli jakąś amunicję w razie czego, bo domyślam się, że pewnie... Pilsy bym chciał. Nie masz pilsów? Nie, zużyłem właśnie ostatnio. To nie, to ja akurat trochę mam. Ale liczę też na to, że... Znaczy, wiem na pewno, że będzie pewnie ostatni boss. Umówmy się. W pierwszym Foreście też był boss. Mhm. Tutaj zapewne też będzie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. A później, wiesz co, jak będziemy wracać, no, to myślę, że chyba polecimy, bo tutaj widzę, że są takie nawet góry fajne, więc będzie można się ewentualnie... Ja się zastanawiam, dlaczego my Meleksem nie wjechaliśmy na jakąś górę, po prostu nie przeleciliśmy. No właśnie, nie wiem, czy tak by nie było to szybciej. To Wojtek, wiecie, chciałem mu dać, żeby się wykazał. Kto tu komu daje się, żeby się wykazał, ty? Chociaż raz się mogła sytuacja odmienić. Mhm. Na pewno.
Biegnij tam przed sobą, patrz. No, biegnę, właśnie, to jest długa droga. Patrz, no, chcę, bo nie leży. Trochę mi szkoda tego Foresta, że on się już kończy, ale z drugiej strony to naprawdę tutaj moim zdaniem nie ma za bardzo już co robić. Znaczy... Właśnie to jest właśnie lipa z Forestami, że jakby nie ma tego endgame'u, że jakby jeszcze coś można było później. Znaczy tutaj można teoretycznie coś później jeszcze zrobić, wiecie, no można rozbudować bazę, skoczyć po naprawdę wszystkich tych jaskiniach i tak dalej. Ale z tego, co sprawdzałem na mapie, to tam nie ma za bardzo nic takiego super ciekawego, żeby można było już tutaj robić. Wyobrażasz sobie taką grę farmerską na takiej sesji, jak jest tutaj w tym? Albo byłoby fajnie. Znaczy... Ale bym sobie grządki zrobił, ujojoj. Pewnie tak. Ja bym chciał bardzo taką właśnie grę farmerską, coś pokroju Stardew. Ale na przykład, ale właśnie ale taką 3D. Znaczy no z taką fajniejszą grafiką, ale też na przykład online, nie? Że grasz z innymi na świecie. To nie, to ja bym coś takiego, tak właśnie w 3D, tak jak tutaj chodzimy i żeby na przykład trzeba, nie wiem, jakąś wodę doprowadzić, jakieś młyny, coś tam, żeby ta woda... Fajnie, bo to było trochę techniczne, o tak. Trochę technicznie. Znaczy Tomek no co? Miałby problem. Już ma tu problem z podłączeniem prądu. Słuchaj, pierwszy raz mi się udało. No ja wiem. Pan byłby z głowy i ruszał się. Tak, bo on na mnie obrał. O, tu chyba. O, helikopter. Ja nie podchodzę, bo nie umierają przy mnie. Helikopter leci w ogniu. O, helikopter, tutaj helikopter. Powinien być właśnie ten bunkier przedostatni. Para, i stoi tu helikopter. Ale domyślam się, że pewnie nie możemy do niego wsiąść i nim polecieć. Nie, pewnie odlecie, jak podejdziemy. O, skunks. Są tu skunksy? Chodźmy o psika. Nie. Pierwszy raz chyba widzę skunksa w tej grze. Ja też. Ojojoj. Ale to pociachani. O, jakieś ubranko. Mielonka. Co to za ubranie? Kamizelka kamuflująca. Bo no to dobra. Już jest... Nie, no tutaj musimy wejść do środka. Dokładasz, to czekaj, ja założę tą kamizelkę, bo ona tu chyba nie jest bez przyczyny. Znaczy, to ubrania to tutaj za bardzo Tomek i tak nic nie dają przecież. Gdzie to jest? Nie mam. O Boże, już jakieś rozwidlenia. Poczekaj! A nie, nie ma rozwidleń. Mam nadzieję, że to będzie bunkier na zasadzie, że bunkier, a nie... Ja chyba latarki nie mam. Ale masz zapalniczkę. No. Ocie, panie! Ty, panie, bo już nie... Panie, ja spadłem gdzieś. Chyba nie wejdziemy, nie? Mamy kartę? A, mamy kartę, okej. Okay. O, Jezus! Dobra, nie, czekam na ciebie. Ale coś mi się to nie podoba. Ja pierdolek się wstuszyłem. Idę pierwszy na górę. Boże. Gdzie się przydaszyłeś? Nie, bo otworzyłem drzwi, a tam truchło. Nie, to nic. Co to było? To ja stęknąłem. A, nie, tu nic nie ma, musimy iść na dół. Kurde, ale się drygłem. Teraz ci wypadło truchło, to mi już nie wypadnie. Znaczy nie, bo otworzyłem i to takie coś. Boże. No idź pierwszy, idź, ja już tu przyszedłem, będziemy się wymieniać. Fajnie, kurwa! Weź spierniczaj, kuźwa. Aha, dobrze, się zatrzymałem. Czy tu jest? Nie, dobra, tu nie idziemy. Czemu nie idziemy? Żarówki, taśmę, butelki, no trzeba tu wejść. Oj, taki filmikowy przerywnik. O! Czekaj, otwieram. O kurwa, co to jest? Boże, skąd te dzieci? To taki ziomek, nie... O, jeszcze ktoś? Czekaj, no ja leżę na ziemi. Patrzę, jakieś... Ej, skąd tu tyle ludzi nagle? Ja widzę dwójkę, jeden właśnie oberwał. Mały zmutowany Tommy? A to nie był ten dzieciak z pierwszej części Foresta? Tam był chyba Tommy. No tam był Tommy. Ej, o, to mnie zezarło? Ja... jestem confused. Dobra, mam siekierkę. Pewnie całą resztę mi wzięli. Nie, właśnie nie. Zostawili nas. Ha!
No z tego to mi jakoś ty skóry, albo czy nie? Nie, właśnie nie da się nic zrobić. No to tyle tu ludzi było, tam ci no właśnie... zabijali i zostawili nas bez sensu. Takie trochę, kurde, dziwne to było. Ale mi laguje, ojeja. No właśnie, myślę, że to tylko... A generalnie jak się takie rzeczy ładują, to znaczy... O, baterie są. Mam jakąś kartkę. Jak się takie rzeczy ładują, to znaczy z reguły, że będzie zaraz... coś niedobrego. Książka, futon, futon. Dobra, puść tą książkę. Oj, ale no, mi laguje. To są... O, czyli to jest chyba... A Creative Empire, no czyli to jest jakby biografia ojca Virginii. Z tego co widzę. No, ale wiesz, ciekawie, przecież... zrobić takie na wyspie i kurczę, być sobie żarty. Chyba co jest z arbem? Tutaj mamy ten. Tu jest butelka, naboje, amunicja, Tomek, zbieraj amunicję. Żebym... Czekaj, właściwie to tutaj są jakieś pakiety do jedzenia, to ja sobie zjem. Bo i tak mam full. Tu ile amunicji leży. Gdzie? A tam już zbrałem. Czy ty mi amunicję całą dasz? Jaką masz, czy też będziesz strzelał? Postaram się pierwszy strzelać, a nie to się wycofam. Dron, a zastanawiałem się, żeby kupić. Mogę wziąć? Gdzieś tu leżał ten, racje żywnościowe, tylko teraz nie widzę. No ja już podniosłem tam wcześniej. No ale moje chyba nie podniosłeś. O, ho, 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 ho. No chodź, kuciapsko, chodź. Chodź! Przyszedłem się, że on do mnie. Co mnie? A ty skąd się tutaj? Aha, ha, ha. No, no. Rebry, kuciapy. Jak to? A to nie są ci, to nie są, Tomek, ci, co trzeba ich krzyżem? A spróbuj, bo w końcu nie próbowaliśmy. No już ich zabiłem. Chodź tu. Leci kolejny za tobą. Kolejny? Następny. O, ale ja mam mało zdrowia, o jest. Ja mam pełno. To nie. Tu możemy odkurować, tak. Skuruję ci tyłek. O, idzie kolejna za tobą. No chodź, Kocisława. Dobra, ale ja sobie to od razu założę. Kurwa, ty! I tu jest jeszcze jeden typ. Widzę. Ale napiernicza! Dobra, ale tego też można oskurować. Czekaj, a tych wcześniej nie mogliśmy oskurować? Nie. No to weź kuciapkę pierwszą. Poczekaj. Nie, tych się nie da. Dobra. No teraz ja ci dupę skuruję. Każdemu dupę obrobiona. Dobra, no chodź teraz ten. Z tego nie wiem, czy dwa nie wypadną. Idzie kolejna! Kuciapka? Mhm. Z wody? Tak, dwa razy, ale chodź, wyjdźmy. No czekaj, czemu? Ja myślę, że oni tu się coraz będą respić. Nie wydaje mi się, to by było za łatwe. A to ja poczekaj, sobie założę ten. Ja sobie założę właśnie i wezmę pilsy. To weź kuciapkę na siebie. Poczekaj, bo musi mi się życie zregenerować. Nie wiem, z jakim ona pójdzie. Ja łykam pilsa. No życie już mi chyba dalej nie idzie. Ja muszę poczekać, że czasami wiesz, mnie nie działa. A idź w pizdu. Ej, ta Pocisława cię obrała. Dobra, chodź, klikaj w nią. Klikam. Na trzy strzały była. Bo generalnie faktycznie trzeba się bronić. To jest dokładnie ta rzecz, jak w przypadku... Grounded. Ej, tu byliśmy, tu nie byliśmy? Nie, w tym pokoju nie. To jest dokładnie to samo, jak w przypadku Grounded, że trzeba się faktycznie bronić. Coś, czego ja, Coś tu chyba łazi? Nie. Jakaś notatka, good news. No bo, no good news, good enough. A jednak! No, dzieci. Gdzie są te dzieci? Zresztą miałem w głowie. Do drukowania tu jest. O, jedzonko, to ja sobie zjem. Lepiej to zjadać. Uj, jaki nadzity! Żarówka. Nie, to jest ten do wózka golfowego, tu są szmatki. O, mamy drukarkę. Właśnie mówiłem przed chwilą. A to nie słyszałem. Ale wydaje mi się, że nie ma sensu robić czegokolwiek. Nie będziemy chyba robić tego taktycznego pancerza. No fajny był.
Ja wiem, ale on był trochę drogi w zrobieniu. No jest. Rozumiem, że na. Ale też długo wytrzymywał, tak. Czy ja wiem, czy tak długo. Pójdę pierwszy. Level drugi. Ups. Jeden, drugi, trzeci. Czekaj, zanim pójdziemy, zobaczmy, co jest tutaj na dole. Jest coś jeszcze? Nie, tam jest? Są tylko nie kamienie. Bo to mam znowu laboratorium. Dobra, idę. Ale mogliby zrobić je jakoś różne, a nie takie same wszystkie. Nowa jakaś motorska. Z gotowych asetów wszystko. No bo na to. A, jakieś Golden City. Czy oni mieli w planach zrobienie jakiegoś tutaj miasta takiego dużego? To coś mi nie pykło. O, garnek wziąłem, super. Ryba surowa. Pieniądze, amunicja. Kombinezon skórzany. Przebieramy się w skóry? Jaki ten? Fetishy? To jest, rozumiem to. Nie, kurtka taktyczna, smoking, bluza z kapturem. A gdzie jest reszta tych ubrań? No właśnie... Mi też nie pokazuje. Chyba za dużo ich mamy. Ale to dziwne, bo powinno być. Chyba, że je może ją od razu założyłem? Nie. Czekaj, kombinezon piankowy. Starożytna zbroja. Ta starożytna zbroja to ona chyba... Tak, ona nie działała jak ten, to nie będziemy jej zakładać. Dobra. Ale se smoking w sobie założę, tak wyjściowo. A czemu by nie? Ja ci mogę gitarą pograć. Czemu ty chodzisz na kucka? Ja? Przed chwilą chodziłeś u mnie na kucka. I cię przycinało. O, kolejny. Jestem do skurowania. O, ty, ale fikołek. Tak. Ale łeb. Nie. Nie, to nie jest ten. Tu jest kolejny, widzę. Hello, motherfucker. To drzesz jaty. Tutaj żadnego... Nie, to też jest ten zwykły. Rameniki. O! Też sobie uuu, katana! No, tym bardziej... Tym razem nie zakładam jej jako bluzę. Nie zapomnę tego. Jakie to jest szybkie! Ale pytanie brzmi jak z damage'em. Jest szybka, sporo bije. No nie powiedziałbym, żeby ona była jakaś wybitna, ale można by ją przetestować, bo... Trzymam katany. Ja jestem też bardzo ciekaw, czy dałoby radę ją spatynować. Aha, tym. Żeby była złota, nie? Bo wtedy miałaby jeszcze większy damage. No to mam jakieś 4 punkty na mapie zaznaczone. Ale to jest Old Fishing Villages, więc tutaj jest, że jakby stare te łowieckie. Tu miałeś baterie. Ale to ja już nie mogę wziąć. My się nie mieszczą. Za pieniądze. No, to strasznie dużo żarówek założyłem. Tu możemy coś pozyskać na komputerze. Luksusowy tak, bunkier. I tak, i to będzie ten finalny bunkier, do którego będziemy musieli pójść. Tylko, że my tutaj, teoretycznie w tym laboratorium, powinniśmy móc przełączyć sobie, w sensie otworzyć... Są dwie drogi, no. Wejść, jakieś dziwne dźwięki. Ty, to nie widzieliśmy to kiedyś... Ale to jest na żywo, ktoś tu wchodzi. O, unlock. Odblokowałem to? To nie jest... Tak, otworzyłem wszystkie... Ten pokój my chyba widzieliśmy w tej kamerze GoPro wtedy, pamiętasz? Ja nie wiem, ale wiedz jedno, że tutaj ktoś przyszedł. No to kill go. To jest jakiś ziomek. Dowiedz się, co to się tu wydarzyło? Ale to... Zaraz, ale... Sorry. Aha. No to nie wiem, wydaje mi się, że chyba stąd wszystko. No to teraz na dół. No bo otworzyliśmy wszystkie, więc chyba no. Nie wiadomo teraz, gdzie ten typek wlazł. W ogóle nie wiem, co tu się wydarza. Na dole są dzieci. A tu coś jest? Tu nic nie ma. Głos. Powiem tak, no ta katana... Wydaje się spoko, tylko niepokoi mnie trochę to, że my tak głęboko schodzimy na dół. No. Odrzucają się łóżka szpitalne, super.
Praca welcome. Tu coś chodzi ze ścianą. Laboratoria. Uważaj, tu jest za tymi drzwiami. No wiesz co, coś to ta katana taka... To jest jakaś kostnica, to jest jakieś... Jakieś laboratorium w ogóle, coś tutaj... O, jedzenia, tabletki są. O, i mamy GoPro. Nagranie. Wojtek, to jest obskrubanie. Dobra, najpierw zbierz sobie tutaj wszystko. Aha, to jest, widzę, odnośnie tych... Mam jakąś maskę? Tak, to jest złota maska, no. Co chodzi? Widać? Widać, no. Tutaj jest w ogóle film chyba odnośnie tych wyznawców. Co im w ogóle? Szkoda, że ich nie można pokroić. Oni sami się... Oni się sami zabijali. The fuck? Czy co? Hej, patrzę. Tylko to jest długie dosyć. Ha! Bardzo dziwne, bardzo dziwne. O, ale ja sobie przy okazji, jak już tu jesteśmy, ja sobie przypiszę... Boże, jaki Jesus tam! Przypiszę sobie katanę do dwójeczki. Pistolet do trójeczki, rewolwer. I właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo ja mam... A, i to pewnie będzie... Ale byli kiedyś ci, co się poświęcali tam do jakiegoś tam zbóżka? W sensie? Majowie? Nie majowie. Majowie. Już panie, którzy tam płacili krwią? O Jezus, nie pamiętam, ale wiem, o co ci chodzi, no. O, czekajcie, szyna do pistoletu, tłumik. Dobra, może bez celownika, tak sobie zmontuję. Ja bym ich pokroił. Można lodówkę otworzyć? No, kataną byś pokroił. Dobra, teraz ja sobie przejrzę. Tu mam siekierkę, tu mam katanę, tu mam pistolet. Tu mam... Kurde, tak sobie zadam te worki z włokami, byłyby ja, by tak teraz tu stał. I tu mam shotguna, dobra. Ty już nie kombinuj. No przybierz. Wiesz, jak to wygląda? To jest jakaś notatka? Nie. Okay, a tam już... A nie, tam byliśmy. Nie, tu nie byliśmy. A nie! To jest kartą! Aha, wchodzimy do tunelu. O, Jezu. Ale dobra, to domyślam się, że tutaj chyba będzie wyjście. Bo my musimy dojść z powrotem do tego luksusowego, więc tam się już pewnie cała ta... Finalna ogarnie. Ale wiesz co, ten typ krzyczał jak tam wchodził, krzyczał Tommy, coś tam. Ten typ, no. O co nam pomagał, to nie był ten dzieciak? Ja już nie wiem, to pewnie dopiero później się bo nie wszystko. Wiem za bardzo do kogo on to Tommy krzyczał, ale wydaje mi się, że do tego typa. A ten może Tommy mnie wołał. A ten Tommy to chyba właśnie był ten dzieciak z poprzedniej części Sons of the Forest. No tak, ten mały, no. Znaczy Sons of the Forest, no, The Forest. The Forest. The Forest. Chodź, walczyć. Tak, i wyszliśmy. Tylko czy wyszliśmy tutaj, gdzie... Nie, wyszliśmy w zupełnie innym miejscu. Ale bardzo blisko... No nie, no tu będziemy się musieli wrócić. Wow, ale tu ładnie. Ale tu jest ładnie, ty! Ej, ale ładne widoki. Czemu myśmy tutaj się nie rozbili? No bo tutaj z reguły nas nie zbija gra, wiesz? Dobra, ale robimy tak. Bierzemy w takim razie... A, bo ja nie mam paralotni. Pamiętasz, no, mi tak, w poprzednim odcinku się, gdzieś przepadła. Dobra panu. Wiem, leżącego się nie bije, nie patrzcie. Ale pięknie ta katana jedzie. To wiecie co, trochę lipa, bo... Nie wiem czy... Chociaż myślę, że... Ale mu nogę od razu odcięło. I to jest fajne mózg. O, ty! Czy ty to widziałeś, jak tu można wbić? Nie, widziałem. Gdzieś ten mostek? Tak. Znaczy, my i tak musimy w tamtą stronę iść. Myślałem, że mogę ci linę odciąć. No nie, aż tak to się nie da. Ale fajnie mi życzysz. No dobra, ale słuchajcie, ja myślę, że to chyba będzie dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. O nie, czekaj, jest lotnia, czekajcie, jest lotnia. Ty Tomek swoją masz, tak? Nie wiem, zaraz zobaczę.
to sprawdź, bo jeżeli tu jest lotnia, to dolecimy, to skończymy przy tamtym bunkrze, tak jak zaczynaliśmy w sumie. I myślę może, że nawet, dobra, i myślę może nawet, że uda nam się w ostatnim odcinku skończyć. Znaczy w następnym odcinku. Dobra, lecę, jest lotnia i raczej powinniśmy móc dolecieć w tamtą stronę. Czekaj, żeż na mnie. Tylko teraz... Czy tu się da? Czekaj, na mnie da się poleciał. Na pewno. Dobra, generalnie to jak sobie weźmiesz do łapy ten, PDA-a. To? PDA. Co to jest? M naciśnij. I oddal sobie najbardziej jak możesz, to my lecimy, Tomek, w stronę VIP. Oj! A czy ta lotnia do mnie spadnie na dół? Nie, ta lotnia stoi tutaj na górze. A możesz ją jakoś popchnąć? Czemu to tak beznadziejnie działa? Może mi to coś wytłumaczyć? O, idzie. Dobra. Mam. Ale... Ja pierdzielę, co jest z tą grą nie tak? Poleciałeś? Tak. No, ja... Co jest? Dobra, może mi się uda teraz, hop. O, ja dobra. Lecę do VIP-a. Też lecę. Pamiętaj tylko, że to kółeczko tam trzeba sobie dobrze uregulować. Tak. Najlepsze to, że Virginia tam już jest. Tak, no. Tam Kelvin też jest na pewno. Nie, Kelvin jest za nami. A, faktycznie za nami idzie. No, ale powiem wam tak, generalnie rzecz biorąc, bo myślę, że nie będziemy jakoś tak wybitnie podsumowywać tego Foresta, bo w sumie podczas trwania całej rozgrywki, jedyne co mi się w tym Foreście najbardziej podoba, to jest oprawa graficzna. Ta gra wygląda naprawdę realistycznie. Jeszcze, no ja nie będę ukrywać, że ja gram chyba i tak na najwyższych ustawieniach. Na najniższych, i tak jest. No ja wiem, ale naprawdę wygląda po prostu prześlicznie i nawet ładnie działa. Także nie ma takiej aż tragedii. Jest bardzo ładna. Mam wrażenie, że tak jakby trochę mi brakuje tutaj niektórych rzeczy z jedynki, jak na przykład to, że można było sobie te zjeżdżalnie robić, tam jakieś inne takie Bob rzeczy. Place, jakby, tak, jakby więcej takich pierdół dodali, to byłoby chyba tak bardziej, mam wrażenie, przyjemniej dla oka. Nie sądzisz? Indeed. Gdzie moja lotnia? Ja widzę, że trochę za daleko wylądowałem, ale to akurat tam sobie dojdziemy, bo tam chyba powinien być nawet nasz tam. Bo za blisko wylądowałeś, chcesz powiedzieć. Znaczy, nie, za daleko. Ja jestem jeszcze dalej. To czemu możesz tak daleko za ten? Kula do kręgli tu jest, a nie, to jest boja. Kula do kręgli. Cicho, to jest boja. Poprawiłem się. O matko! Szczęśliwie, dobrze zakrzyciłem. Znaczy, nie no, generalnie... Fajnie, naprawdę, Tomeczku. Ja się bardzo cieszę, czekam przy bunkrze. Tam był? No przecież miałeś lecieć do VIP-a. No właśnie, jakoś ten VIP mi się tak bardziej dalej pokazywał. I tak, jest, moi drodzy. A przybliżyłeś sobie? Nie, no oddalony byłem. Czyli nie moja wina. To mnie gra po prostu szkoła. No teoretycznie, ale dobra, słuchajcie, to jak sobie już tutaj dojdzie, bunkier jest, widzę, otwarty. Więc w następnym odcinku, tak, Chloe potwierdza, tak. Także w następnym odcinku będziemy ogarniać, a był ze mną Tomeczek. Byłem, ale czy będę, się okaże w waszych komentarzach, więc pa.